Trzeci etap 76. Tour de Pologne ruszył w tym roku ze Stadionu Śląskiego, na którym zlokalizowano także premię specjalną z okazji stulecia powstań śląskich. Kolarze w grupie wyruszyli na pętle po Chorzowie, by następnie ponownie wjechać na stadion i ruszyć w kierunku mety. Będzie po przejechaniu 10 km, padniemy tutaj i będziemy finiszowali. Mamy tutaj ustawioną premię województwa śląskiego, która jest z okazji stulecia powstań śląskich. I bardzo fajnie, że przy okazji takich wydarzeń sportowych jak Tour de Pologne mówi się o tym, że 100 lat temu byli ludzie, którzy walczyli o polskość, że pamiętamy o tym i komunikujemy to wydarzenie na cały świat. To dosyć nietypowe miejsce jak na wyścig kolarski, bo raczej tutaj gra się w piłkę albo biega. No już nie jestem tutaj pierwszy raz, już byłem w poprzednim roku na tym stadionie tutaj na starcie, na pewno robi to bardzo duże wrażenie. Pierwszy raz tu jestem, tak szczerze, i fajnie, że wystartujemy stąd i będzie fajna atmosfera. Jest wyjątkowe miejsce, przede wszystkim to jest taka świątynia sportu, bardzo uniwersalna, no bo sam start ważnego etapu Tour de Pologne dowodzi, że na Stadionie Śląskim można organizować różnego rodzaju imprezy sportowe. Na trasie przejazdu kolarzy znalazł się także zmodernizowany chorzowski rynek, na którym przygotowano atrakcje dla mieszkańców. Mamy Kajteros, czyli rowery miejskie, wykorzystujemy te okazje do tego, żeby promować tę aplikację, która się cieszy niezwykłym zainteresowaniem mieszkańców, ale także fakt, że Chorzów od września będzie walczył o tytuł rowerowej stolicy Polski. Czym więcej wykręcimy tych kilometrów i czym więcej ludzi będzie chciało jeździć na rowerze, tym większe szanse, że miasto ten tytuł otrzyma. No, rynek, jak się okazało, jest miejscem wszelakich aktywności. Trzeci etap, którego meta znajdowała się w Zabrzu, wygrał Pascal Ackermann. Rywalizacja jednak została przyćmiona tragicznym wypadkiem na trasie wyścigu. Kolarz ekipy Lotto Soudal, Björk Lambrecht, 40 km po starcie uległ poważnemu wypadkowi i po przetransportowaniu do szpitala zawodnik zmarł.